Przed nami ostatni odcinek. Wprawdzie planowałem zakończyć nasz kurs przygotowujący do matury z Excela już na 13 odcinku, kiedy to porobiliśmy sobie zadania, ale pomyślałem, no nie, no nie mogę nie pokazać jeszcze im jednej rzeczy, która może nie będzie jakoś przygotowywać do matury, może nawet w ogóle nie będzie formą lekcji, co raczej pewnego zaprezentowania Wam drzemiących jeszcze potężnych możliwości, które są w naszym arkuszu, a które wiążą się z programowaniem. Zapraszam, przed Wami. Niemal pusty, trochę zabazgrany, trochę zapchany liczbami yy, arkusz, nazwałem go nowy, ale pojawia się jakiś dodatek. Pojawia się przed nami przycisk. No proszę, do Excela można dodawać jakieś przyciski, a no można. Co więcej, pod ten przycisk przypisałem pewien skrypt, który jest w języku programowania Visual Basic, a który to język może być wykorzystywany w naszym Excelu, w naszej aplikacji arkusza kalkulacyjnego. Zresztą, skrót jest właśnie taki VBS, czyli Visual Basic Script, ale może właśnie VBA jest precyzyjniejszy, tak też to się określa: Visual Basic dla aplikacji po prostu. Zatem to, co chcę Wam dzisiaj pokazać, to ukryte mechanizmy programowania, które są tutaj w podszewce całego arkusza, a do których dostęp trzeba sobie troszeczkę uruchomić, bo domyślnie może nawet go nie być widać w naszym arkuszu. Kliknę sobie. Ten skrypt i zobaczę, co się stanie. Bum. Arkusz wypełnił się jakimiś dziwnymi danymi. Sam z siebie niczego nie wprowadziłem, wszystko to zrobił skrypt. Przyjrzymy się, co to za chaos tutaj się stworzył. Jakie komendy ten chaos tutaj informacyjny wywołały, skąd się nagle pojawiły kolory, liczby i w ogóle cała ta zawartość. Popatrzcie. Na naszej wstążeczce dewelopera. Mamy dostęp do edytora, który też za chwilę króciutko mówię, na razie go ukryję, można wcisnąć Alt F11. Mamy też ikonkę makra, która pokazuje, to jest Alt B, która pokazuje jakie sobie tutaj makra y, utworzyłem. Makro to taka nazwa na właśnie taki podprogram, który jest tu podpięty pod nasz Arkusz kalkulacyjny. Ciekawostką jest też to, że kiedy zapisuję taki arkusz kalkulacyjny, tutaj zapisz jako, to nazwa pliku nie będzie miała rozszerzenia xlsx jak to zazwyczaj, tylko xlsm, gdzie to m na końcu to właśnie takie nasze makro. Zatem możemy sobie takie makro tutaj uruchomić. Opowiedzmy ten przykład. Uruchom, to jest wtedy równoznaczne z wciśnięciem tego przycisku, który później pokażę, jak zrobiłem, czy chociażby tego skrótu, który tu umieściłem. Możemy też sobie utworzyć jakiś taki makro i tak dalej. Możemy też zarejestrować makro, to znaczy, jeżeli wciśniemy ten przycisk, to komputer będzie zapisywał wszystkie nasze czynności. No powiedzmy, zarejestruj makro o nazwie Makro 2. W tym skoro szycie, tu dokładnie tak, w tym dokładnie otwartym. Klikam OK. No i teraz powiedzmy, zaznaczam coś sobie. Nie wiem. Tutaj wstawię piątkę, zaznaczę to teraz, skopiuję, wstawię to tutaj. No i mogę zatrzymać taki makro. Jak sobie wezmę makra, to teraz pojawiło się makro 2. Mogę je sobie wyedytować, i to co tutaj będzie, to jest tak jakby zapis w języku tym Visual Basic, właśnie z sprzężonym tutaj z naszym Excelem, będzie zapis kolejnych jakichś tam poleceń, które pozwoliły mi te operacje wykonać. Nie wszystko makro rejestruje, niektóre operacje nie są rejestrowane, ale większość takich podstawowych jest, zatem będziemy sobie mogli zobaczyć, na przykład jak zmienić kolor komórki poprzez nagranie takiego makro. No niemniej, żeby w pełni poznać możliwości, od razu mówię, nie wystarczy samo oglądanie takiego makra. No niemniej, dzięki temu rejestrowaniu możemy się wiele rzeczy nauczyć, ale i tak warto kupić coś albo dobry kurs poszukać. Może go zrobię. Jeszcze nie wiem. Przejdźmy dalej. Jeszcze jedną rzeczą, którą chcę pokazać, to jest taka opcja wstaw. Jak sobie rozwiniemy, to zobaczymy, że możemy do naszego arkusza wstawiać przeróżne takie kontrolki, przeróżne takie elementy formularza, które możemy znać na przykład z języka HTML, kiedy to jakimiś skryptami obsługujemy formularze. Tu jest podobnie. Możemy sobie dodać jakiś przycisk, jakąś rozwijaną listę, jakieś pola wyboru, czy jakieś paski przewijania itd. itd. czy chociażby zwykły napis. Możemy to dodać, i tu właśnie dodałem taki przycisk, któremu później. W bardzo prosty sposób, bo takie właśnie drzemią możliwości w naszym tutaj dodatku deweloperskim, sparowałem sobie ten przycisk, akcję kliknięcia w ten przycisk z wykonaniem jakiegoś skryptu. Wstawmy sobie jednak taki przycisk, zobaczmy, to bardzo proste. Wybieramy przycisk, wybieramy jego obszar, miejsce, gdzie ma być, on tam się jakoś nazwie, domyślnie przycisk 3 klik. Przypisujemy makro, które ma się wykonać. Weźmy te, któreśmy tam przed chwilą zarejestrowali. Takie głupie, co tam się coś wyświetla. No i teraz klikam sobie w ten przycisk 3. Klik. No i odtworzyły się te operacje kopiowania piątki z takim dużym obszarem. No dokładnie w taki prosty sposób możemy sobie uruchomić jakieś gotowe skrypty. Kod naszego skryptu znajduje się w edytorze VBA. I jeżeli wciśniemy sobie AltF11, odpali się takie. Które tu widzicie, można też tę ikonkę kliknąć, i nasz skrypt będzie się z reguły znajdował w jakimś module. Musimy sobie poszukać, gdzie tutaj jest plik o naszej nazwie 014XLSM, czyli właśnie taki Excel, ale już z makrem, a następnie poszukać takiej kategorii moduły i któryś z, z utworzonych modułów. W naszym przypadku pierwszy będzie zawierał naszą procedurę, którą nazwałem przykład 1. W module drugim tak przy okazji nagrało się to makro 2. Ale wróćmy do pierwszego. To co tutaj omówię... Też jest opatrzone komentarzem. Każda instrukcja, komentarz zaczyna się od pojedynczego apostrofu. To nie jest coś, co pozwoli Wam tutaj używać VBA i w ogóle będziecie zaraz świetnymi programistami VBA. No, nie, no, tak jak już mówiłem, przydałby się oddzielny kurs, ale to pozwoli Wam mniej więcej wyobrazić sobie, jaka naprawdę tam drzemie siła i jakie można wykorzystywać techniki, żeby wesprzeć to, co i tak już w Excelu jest super. Chociażby to, że tutaj mamy o pętlę. No coś czego brakuje w takim normalnym użytkowaniu Excela, pętla, nie? Tutaj będzie. Zapraszam do takiego krótkiego omówienia tych instrukcji. Zobaczymy co robią. Pierwsza instrukcja aktywuje arkusz o podanej nazwie. Select po kropeczce sugeruje, że mamy do czynienia z klasami, obiektami i metodami. No dokładnie tak jest. Dalej. Range argument a SELECT. Nie trudno się domyślić, iż chcemy coś zaznaczyć, jakiś zakres komórek z naszego arkusza i tak dokładnie jest, zaznaczamy konkretnie jedną komórkę A1. Już następna linijka, Active Cell, to jest taka nazwa, która odnosi się do aktywnej, obecnie zaznaczonej komórki, a nią jest właśnie A1 przed chwileczką zaznaczone. I w tę komóreczkę zaznaczoną, Active Cell, Wykorzystując tutaj taką formułę R1C1, wprowadzam tam jakąś zawartość, czyli po prostu wstawiam tam, czy to wzór, czy chociażby napis. No w tym wypadku wstawiłem napis i ten napis pojawił się tu dokładnie w komórce A1. Następnie biorę sobie komórkę A5 i ją zaznaczam, czyli przechodzę do A5, tutaj też jest to na zielono. I co teraz robię? Biorę tą obecnie aktywną komórkę, czyli to będzie ta właśnie A5, i wstawiam tam. Uwaga, sumę. I tu jest taki ciekawy zapis. Weź sobie z obecnie aktywnej komórki, skocz trzy wiersze do góry, no to będzie na drugim. To są te trzy żółte pola. A następnie tutaj po dwukropku, to jest tak jakby dokąd zejść. Zejść do pola, które jest tylko o jeden wyżej od obecnie aktywnej komórki. Zatem w praktyce, ponieważ tu mamy zakres od do. Zaznaczę te trzy żółte pola od tej do tej. Zaznaczą się więc te trzy, i zostaną zsumowane. Może nie tyle się zaznaczą, bo to nie jest SELECT, tylko będą wzięte pod uwagę, czyli zsumowany zostanie ten zakres komórek, ale w odniesieniu do mojej aktywnej. Zatem wyświetli się tutaj 9, czyli formuła będzie miała po prostu zwykły wzór suma. Zresztą zobaczcie, jak sobie tu najedziemy, to tu mamy suma. Od A2 do A4. No dokładnie tak miało być. Czujecie już jakaś siła drzemie w takich możliwościach, gdzie możemy sobie dynamicznie tworzyć jakieś wzory, nie wcześniej przygotowane, z góry jakieś tam znane, ale modyfikowane w zależności od różnych danych, w zależności od sytuacji. No dokładnie tego brakowało nam wcześniej w Excelu, jeżeli w ogóle czegoś brakowało. Możliwości większej takiej swobody, większego reagowania. No ale spójrzmy co jest dalej. W tej linijce zaznaczam cały obszar od C1 do C5. To jest ta pierwsza zielona kolumienka. Następnie ten zaznaczony rejon. Dobieram się do niego w taki oto sposób. Active Window, Orange Selection, kropka Value i tam wszędzie wstawiam dziesiąteczkę. A następnie pod takim uchwytem Selection, czyli dokładnie to co jest obecnie jakby zaznaczone, wykonuję na tym Selection metodę copy, a następnie na aktywnym arkuszu wykonuję metodę wklej z tym, że określam cel. Destination to jest range D1, czyli komórka D1 i dokładnie o ta kolumienka jest kopią tej obok. Ta komóreczka o kolorze, nie wiem, to łososiowy, jest nazwana. Przypominam formuły, można sobie ponazywać jakieś zakresy komórki itd. Nazwałem ją wejście. I teraz, dlaczego ją nazwałem? A no, mogę się do takich nazwanych obszarów odnieść w moim VBA. Arkusz nowy, range, wejście, czyli nie podaję na przykład tam A1 do A5 czy coś, tylko wejście. No i już maszynka wie, że teraz wartość w tym wejściu ma mieć setkę, no i rzeczywiście wstawił tutaj setkę. Hm? Mogę też sobie zaznaczać takie obszary, jakbym w Excelu używał kontrola albo shifta na zmianę. Popatrzcie, range B1, to jest to pole B3 przecinek a potem kilka pól od B5 do B10. Tam wprawdzie nie ma tych dziesiątek dalej, ale to dlatego, że linijkę niżej czyszczę sobie kilka komórek. No tutaj do tych wszystkich komórek wstawiłem B20, przy czym pominąłem B2 i B4. A tak generalnie od B1 do B10 wstawiona została 20. Z tym że linijkę niżej yy, z komórek B8 B10 wyczyściłem clear contents Wyczyściłem te dwudziestki, Można więc czyścić komórki, nie ma problemu. Zwróćcie uwagę na ten fragment kodu. Zaznaczamy sobie komóreczkę A10, ta taka jasnozielona. No właśnie, ona nie była jasnozielona, ale po tym poleceniu, Active Cell Interior Color, a tutaj taka specjalna formułka RGB i trzy parametry trzech kolorów. No to już stała się zielona i to jeszcze tak oczorypnie. Active Cell Offset, ciekawa opcja. Offset pozwala mi tak jakby przesuwać się po innych komórkach, ale nie opuszczając mojej active cell, czyli tak jakbym pewną wartość komórek ich adresów miał, ale względem mojej obecnej. Zatem względem obecnej komórki mam się przesunąć raz do dołu, bo pierwszej parametrem są wiersze, w drugim kolumny. Kolumna zostaje, ale wiersz jest przesunięty. I tam w tę komórkę mam stawić słowo jestem. No i rzeczywiście tu niżej pojawiło się jestem. W drugim offset mam, zobaczcie, nie zmieniło się mój active cell, ponieważ teraz przesuwam się raz do góry i raz w prawo. I tam też wstawiam jestem, no i to jestem się tu znajduje. Zatem można skakać po jakichś obszarach względem obecnie zajmowanej komórki. No, bajer. Ileż to może mieć różnych zastosowań. Jakie tu drzemią możliwości? A przecież to tylko parę rzeczy pokazuje. No, Visual Basic jest tutaj bardzo rozbudowany. Naprawdę można niesamowicie wzbogacić swoje programy, a dodając różne kontrolki, można zrobić praktycznie całe aplikacje. Nie wiem, magazynowe, obsługi klienta. No, co tam sobie wymarzycie? Wyobraźnia chyba tylko nas tutaj ogranicza. No, oczywiście, troszeczkę przesadzam. Wiadomo, że Excel ma swoje ograniczenia. Jakby był taki cudowny, jak tu entuzjastycznie opisuję, to wszyscy by siedzieli w Excelu i, i nikt by niczego innego nie robił. Pewnie gryby w Excelu w ogóle były. No, ale to już żarcik. Nie byłoby. Jeszcze na koniec pętla. Żeby można było wykorzystać w prosty sposób coś, czego normalnie nie ma, a bardzo się może przydać. Tworzę sobie zmienną multiple, która jest typu long. Duża liczba całkowita. Nadaje jej wartość 10. Tutaj mam mniejszą liczbę całkowitą. To raczej ciekawostka, te typy nie są tu istotne. I teraz pętla FOR. Nie omawiam jej, ale mając chociaż podstawy programowania, wiecie czym jest pętla FOR. Od i równego 1 do 10, czyli to i będzie tutaj narastało. Najpierw będzie 1, potem 2, aż do dychy. No i w środku jedna instrukcja warunkowa IF. Taka troszkę y, może inna niż na przykład w C++, ale no co tam, byle działała. Jeżeli i jest różne od 5 i i jest większe od 3, wtedy na prawo od mojej komórki obecnie aktywnej, czyli A10, wstawiaj wartość i. Przy czym jak daleko na prawo? Cały czas o i przesuń się w prawo. Zatem nie opuszczając mojej komórki, będę wypełniał kolejne komórki w kolejnych kolumnach, ale w tym samym wierszu, bo w wierszu zostaje wartość 0. Jeżeli i nie spełnia tych warunków, to wtedy stawiaj i mnożone przez dziesiątkę. Zobaczmy. I faktycznie, w niektórych komórkach są zwykłe liczby, czyli kolejne i, a w innych mamy to i pomnożone przez 10. No nie mniej nie o to chodzi, co tu jest, ale że jest w ogóle pętla. Co tam sobie z tą pętlą możemy zrobić? No to Bayer. Jeszcze może tylko do, dopowiem na końcu, że wszystkie formuły, które są domyślnie w Excelu, które poznaliśmy, te wszystkie, jeżeli tam wyszukaj pionowo, one też są dostępne. Można je wykorzystać tutaj w skrypcie. No, ale też można zrobić rzeczy, których już w drugą stronę nie znajdziemy. No, na przykład pętla. Myślę, że nawet ta mała zajawka mm, pozwoli wam zrobić tak, u panie, i pomyśleć, no to dobry programista, czy nawet. Uczciwie, rzetelnie pracujący, niekoniecznie strasznie dobry, ale pracowity, jest w stanie z Excela wycisnąć naprawdę bardzo dużo i tak sobie zautomatyzować pracę, czy to jakąś biurową, czy jakąś obliczeniową, no, że będzie miał o wiele łatwiejsze życie zawodowe, będzie mógł poświęcić się na coś innego. Kończę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali i coś z tego wynieśli. A jak jeszcze jakąś sympatyczną w komentarzu minkę wyślecie, że jest ok, no to będzie dla mnie też jakiś taki mały, mały feedback, że no, opłaca się to robić. Zapraszam, przed nami jakiś, może, inny kurs. Do zobaczenia.